Dobra, nie przedłużamy, już to będzie. Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu Planowania i Finansów. Witam wybranych gości, witam mieszkańców, panie burmistrz, witam członkini członków komisji. Dzisiaj troszkę zmienimy porządek obrad, z racji tego, że przyszli mieszkańcy. To zacznijmy od spraw różnych. W sprawach różnych mamy pismo i wnioski skierowane do mieszkańców ulicy Wiejskiej 40 odnośnie budowy drogi. Wstępny kosztorys jest oszacowany na kwotę 190 tysięcy. Tu bym oddał głos pani skarbnej, z tego się rozmowa wyglądała przed komisją. Czy miasto ma możliwości finansowania tej inwestycji jeszcze w roku 2018? Na dzień dzisiejszy w obecnym kształcie uchwały budżetowej zaproponowanej po autopoprawkach przez panią burmistrz, czy taka inwestycja nie jest planowana do realizacji w roku 2018? Czy w ogóle miasto planuje robić tą inwestycję w najbliższym czasie? Znaczy ja mogę tutaj, jeśli pan przewodniczący nie pozwoli. Do końca sierpnia zostanie zrealizowana inwestycja w tamtym rejonie, również oświetlenia. I później mogą być już poczynione kolejne prace, czyli kanalizacja deszczowa i podzemnej drogi. Nie wiem, czy w 2018 roku, ale może to być w 2019 ostatnim. Czyli tam będzie realizacja teraz inwestycji. Teraz pójdzie nam oświetlenie, tak? I ona będzie, ta inwestycja zakończona do końca sierpnia 2018 roku. Oświetlenie. Tak, później może pójść kanalizacja i może pójść utwardzenie. Teraz tak. Także mogę powiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to był 2019 rok. Ja mam ogromną nadzieję, szczerze powiem, że most, który mamy w projekcie, który niestety musiał zostać wpisany w budżet w wysokości ponad miliona złotych, ponieważ mamy po prostu decyzję wydaną o dopuszczeniu tego mostu do użytkowania, który tutaj jest zarządem do przyszłego roku. Musimy ten most po prostu zrealizować, bo inaczej nie będą mieszkańcy mieli również jak się tutaj poruszać w tym rejonie miasta. Jest wielka szansa, że dostaniemy dofinansowania na ten most i wtedy, proszę Państwa, uwolnią się również środki, które mogą być przerzucone na inwestycje, które są bardzo potrzebne w wielu regionach Kowa. Także tutaj mogę powiedzieć, że na pewno w pierwszej kolejności będzie tutaj poczyniona inwestycja. Ja odnośnie, bo tu jest mieszkaniec. Tak, ile tam jest metrów przed szafą? Jakich? Ile tam jest metrów tam od tego? Bo my nie mówimy o tam na lewą stronę, gdzie był zrobiony projekt całościowy. Tak, tam było... Budynek, no nie wiem, ile budynek ma. Ale nie, ta droga. Pani Zosia się pyta o drogę. Odcinek drogi jest do ponad 100 metrów do mostu. Do mostu, 100 metrów. No nie, nawet chyba nie będzie 100 metrów. Nie będzie, przecież. Będzie? Będzie teraz mówimy, pani burmistrz mówi o odwodnianiu, o tych kanałach, ja tym nie znam. Kanalizacja deszczowa, ponieważ czy to musi tam całościowy. Znaczy ja powiem tak, teraz jak robimy drogi jakiekolwiek, to kanalizację deszczową musimy prowadzić. No to jest stan. Nie musimy. Stan, także, tak? Dokładnie, także no nie możemy zrobić drogi, gdzie nie będzie kanalizacji deszczowej, bo później pojawi się nam kolejny problem, tak? Gdzie ta woda deszczowa nie będzie odprowadzana. No. Znaczy to jest kosztorys mieszkańskie od razu. Ale, przepraszam, ale mówię. To, że niech pani skończy, bo to nieładnie przerywa. Niech pani się wypowie. To 190 tysięcy to jest według kosztorysu inwestorskiego. Tak. Wiemy, że kosztorys inwestorski opiewa na taką kwotę, ale w kosztorysie inwestorskim jest wszystko, co jest możliwe. Jeżeli można powiedzieć na wyrost. Jest druga. Z kosztorysu inwestorskiego jest podłożone, zabezpieczone są środki. Wiemy, że jeżeli chodzi o samorząd, musi mieć zabezpieczone te środki, ale samorząd zgodnie z ustawą o finansach publicznych działa jak powinien działać, czyli ogłasza przetarg. Jeżeli ogłosi ten przetarg, ja realizowałem dużo inwestycji, jeżeli chodzi o drogowe i wiem, że to się maksymalnie kształtuje 60% tych kosztów, co w tej chwili są. Czyli powiedzmy, że rozmawiamy, jak tu jest milion. Nie, 190 tysięcy, no to załóżmy 110 tysięcy, nie? Nam jest potrzebne po przetargu, no bo tak, no tak wyjdzie, realnie, bo tak. Wiadomo, że tak wyjdzie. I teraz jest sytuacja taka, ja rozumiem wszystko. Jeżeli tu państwo się starali x lat i to dwie dekady, jedno jak tutaj pan mówi, pokolenie zmarło, to też nie rozumiem tego działania. Skoro już w tej chwili jest projekt i ten projekt też ma określoną, rozumiem, ale on ma określoną też ważność, bo tak jak pani mówi, w tym projekcie może być nie uwzględniona kolektor sanitarny, nie? Nie, tam ja nie wiem w tej chwili, bo nie oglądnąłem tego, pan tam ewentualnie się chciał zapoznać, ale
nie miał możliwości odnośnie tego projektu. No i wykonywane są następne, zabezpieczone są środki na następne projekty, skoro ten projekt nie jest w ogóle skonsumowany. Nie rozumiem, no to, dlaczego pan mówi na następne projekty? O czym pan teraz mówi? No to na przykład w tej chwili jest projektowana, w sumie projekt jest na ulicy Matejki realizowany, tak? I na to były zabezpieczone środki. Czyli są zabezpieczone środki na ulicy Matejki, gdzie projekt jest już wykonany i ta inwestycja nie jest realizowana. Można, jak sama pani zaznaczyła, że starając się w Urzędzie Miejskim, są odpowiednie służby, czyli pracownicy, i można się wystarczyć i zrobić inżynierię finansową z różnych źródeł. Zobaczyć teraz, bo ja w tej chwili nie aż tak wnikliwie nie przeanalizowałem tego, czy na przykład ta droga ujęta, wiejska, nie jest w drodze na przykład ujęta jeszcze w tej chwili zapisek, jeżeli chodzi o wojewodę i popowodziówka, nie? Bo ja nie wiem tego, bo ja w tej chwili tak wnikliwie nie wiem. Nie jest, tak? No ale mówię, ale są różne źródła finansowania i można zrobić inżynierię finansową taką, że jak ja wiem, że jak ktoś chce, to zawsze może. A jak nie chce, no to wiadomo, że nie może. Bo zawsze w samorządzie są potrzeby większe niż możliwości. Jeżeli państwo czekają w tym budynku, jak mówię, x lat i my już w tej chwili dokonaliśmy, ten pan dokonał wszelkiej staranności, że już w tej chwili to, co chciała sobie rada szanowna, to wszystko żeśmy dokonali i wszystkie pisma są. I teraz na końcu spuentowane jest tym pismem z Urzędu Miejskiego, że jak będzie zabezpieczone będą środki, dostaniecie to, co chcecie. Bo przykro jest tym osobom takim, że na przykład załóżmy, weźmiemy, to nie jest, że ja chcę się tam wyżywać czy coś, że z nas każdy w XXI wieku dostęp do budynku ma taki, że jak chodzi butami, to w miarę jest czysto, bo twarde podłoże ma. A tam jest po prostu tak, jakby o nich zapomniano i błotkowo. Całkowite błoto i codziennie jedno i to samo. Tylko wystarczy, że coś popada, to już nie idzie się dostać do budynku. Czyli ja uważam, to znaczy to jest moje zdanie, to zależy tylko od państwa, jak się chce, to jest organ stanowiący, który... Ale ja to nie wiem, jest politykę, tak. Stanowiący organ wykonawczy, to tak. O tym nie dyskutujemy. Kwestia z tego typu, że pani burmistrz myślę dosyć konkretnie wytłumaczyła na początku, że robimy inwestycje podobnie jak na Czaczynie. Czyli najpierw robiliśmy oświetlenie, robiliśmy wszystko co zdrowe, potem robiliśmy drogę. Jeżeli są te deklaracje dzisiaj pani burmistrz, że zrobimy oświetlenie, zrobimy kanalizację, tu potem drogę, no to jest deklaracja głosowana przez panią burmistrz. No. Dzisiaj przez drogi nie wyprzedzimy, gdzie potem będziemy rozmawiać, że oświetlenie jest. Ale oświetlenie tam jest. Ale miasto i tak wymienia oświetlenie, ale dobrze. Wymieniamy oświetlenie na nowe, wymieniamy słupy, wymieniamy gdzieniegdzie przewozy, żeby szły ziemi całościowo. To jest ogromna inwestycja. Skończymy tą inwestycję, zaczniemy inwestycję kolejną, czyli kanalizacja deszczowa plus utwardzenie. Odnośnie oświetlenia, to Krzysiu, nie masz racji, tam jest jedna lampa, a tam trzy będą. Dwie są teraz. Jedna oświetla garaż, tam trzeci, no, a druga ulica i podwórze tam jest. No, a tam mają być trzy według planu, jak pamiętam. Nie według projektu, więc oświetlenie będzie pierwsze, tak? Tak. Jest normalnie w specyfikacji, więc wentylacja, oświetlenia, to jest wszystko do wglądu w rewelacie, także bardzo proszę. Rozumiem. No to, czyli... Ja tutaj, ponieważ tutaj pan takie sformułowanie chciałam wyprostować, jeśli mogę, panie przewodniczący, że nie ma wglądu do dokumentów, jest to nieprawda. Jeśli którykolwiek z mieszkańców przychodzi do urzędu, ma prawo, ale w urzędzie do wglądu do dokumentacji. Ja oglądałem, przepraszam, ale było... No i może pan przyjść do mnie i do mostu i w lewo. Tak. Ale mówię, bo tutaj padło takie stwierdzenie, że nie można było. Można. Każdy z mieszkańców ma prawo przyjść do urzędu i zobaczyć kosztorysy projektu, które są w urzędzie. Oczywiście nie może tego zrobić poprzez fotografię, poprzez wynoszenie tych dokumentów, ale do wglądu bardzo proszę. Tak, tak. Zgadza się, widziałem, ale nie widziałem drogi koło budynku. Tam nie widziałem nic. Dobrze, ale to dlaczego pan nie dopytał? Bardzo proszę, to ja zapraszam w przyszłym tygodniu. Nie, mówi pan, powiedział... Że... Ale to zapraszam w przyszłym tygodniu. Proszę. Będzie coś widać? Nie, przyjdzie pan. Pan mi powie po prostu, o co chodzi, bo ja się muszę też zapoznać. Dobrze, dobrze. I na spokojnie dobrze, możemy nie siąść, popatrzeć, porozmawiać. Żaden problem. Dobrze. Teraz to przepraszam, ja jeszcze skończę tą
puentą. To czyli ja rozumiem tak, że pani obiecuje czy nie obiecuje, czyli jeżeli zostaną środki z tej inwestycji, jeżeli chodzi o oświetlenie i kanalizację, etc. Nie oświetlenie, mówimy o moście. Tylko i wyłącznie o moście, z mostu. Z mostu. To w pierwszej kolejności, jeżeli zostaną oszczędności, zostaną skierowane te środki na tą drogę, tak? Również na tą, znaczy najpierw na kanalizację deszczową i utwardzenie później w konsekwencji na wierzch. Jeśli czasowo będziemy w stanie to zrobić do końca przyszłego roku, bo też bądźmy realistami. To w przyszłym roku są wybory, bo bądźmy też realistami. Nie rozumiem, które wybory mają do tego, dokładnie do drogi. No, ale rozumiem, to już będzie inne gremium, jak nie załatwimy tego w tej chwili. W tym gremium, no to jest pana taki dojściowość władzy, jeżeli będzie inwestycja rozpoczęta, to proszę, tutaj nie jest, bo my mieszkańcy tego bloku tam na Miejskiej 40, nie mówimy, że o już teraz ja tu jestem, już proszę, ja chcę już, żeby to było. Jasne, ja rozumiem. Tylko żeby było zrobione uczciwie, no, żeby wreszcie człowiek mówił jak człowiek. Dobrze, po pierwsze tam się i błoto do mieszkania, i piasek wnosi. Okna jak się otworzy, no nie można, bo samochód przyjdzie w domu w kurzu, tyle, że no wszędzie jest, ale tam jest. Zaczniemy od oświetlenia, a ja pana zapraszam przyszłego. Dobrze. Czy wiadomości zostały wyczerpane w tym temat? Czy jeszcze jakieś? Tak, jest wyczerpujące. Dziękuję. Jeżeli jest deklaracja, że jak dostaną te środki, to one popłyną w tym kierunku, co mają. Między innymi na drogę. Tym, dlatego, że jest dużo potrzeb w Kowarach. Ale to nie kwestionujemy. Zawsze potrzeby są. Jeżeli potrzeby tutaj przewyższają w inne części środki. No dobrze, to dziękuję bardzo. Jest tutaj pani Zosia. Tak, pani Zosia. Radną z naszego okręgu i myślę, że dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja również dziękuję za kłopot, co złego to nie było. A tam pismo pan ma moje, nie? Jest. Tak, wszystko nie dostanę, nie? Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszych obrad. To jest zaopiniowanie projektu budżetu. Przy czym tak, dostaliśmy decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinie. One są pozytywne. Nie, przeczytać tę opinię? Sekretarze. Znaczy, to ja proszę wyskakować. W sprawie opinii o przedłużonym przez burmistrza miasta Kowary projekcie uchwały gotowym miasta Kowary na 2013 rok na podstawie przepisów. Wydaje opinię pozytywną o przedłużonym przez burmistrza miasta Kowary projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2018 rok. Uzasadnienie. Zgodnie z przepisami sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy wyłącznie właściwości organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniami organu stanowiącego zawartymi w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjęty na podstawie artykułu 234. Zgodnie z wymogami artykułu 238 ustęp 1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi wójt, burmistrz, prezydent przedkłada organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. No to myślę, że to są takie przepisy, które Państwo znacie, bo jest uchwała w pewności procedury uchwalania budżetu. My kiedy byśmy przedłożyli? Tak? A my jakiej daty byśmy przedłożyli? No mieliśmy sytuację wyjątkową, bo Pani Skarbnik była na stronie. Uchwała składu rzekowego. A kiedy żeśmy przedłożyli? 1 grudnia. Tak? Dziękuję. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2018 rok. Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Kowary przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2018 rok. I trzecia opinia. To jest tak. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opinii
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. Skład orzekający wydaje opinię pozytywną o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018. To są opinie Regionalnej Izby Prawnej do wglądu w sekretarze. Dostaliście Państwo też, wiem, że wersje elektroniczne i treści odpraw papierowej wnioski, które zostały zaakceptowane, wprowadzone do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Nie wiem, czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie projektu uchwały budżetu na rok 2018? Są wnioski, ja mam papierowe. No tak, one zostały przedstawione. Czy ktoś ma jakieś pytania? W związku z tym proszę, kto jest za pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej? Ja mam pytanie jeszcze, przepraszam, do tych wnioski, proszę, dobrze? Proszę, mogę? Się pytam, tak. Dobrze, bo tutaj jest, chodzi mi o, to jest wniosek Komisji Oświaty, to jest tylko, jak ja to mam zrozumieć? Ujęcie Komisja Oświaty i Kultury, tam był taki wniosek, ujęcie wszystkich możliwie najważniejszych przedsięwzięć na terenie jednostek oświatowych zgłoszonych przez dyrektorów jednostek oświatowych. Myślę, uwzględniono dodatkowo wydatki majątkowe w kwocie 16 tysięcy z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia części boiska sportowego. Okej. Okay. To znaczy, że poprzednie wszystkie będą w budżecie ujęte. Znaczy, tak, bo te wnioski, jeśli chodzi o nasze jednostki oświatowe, były bardzo rozbudowane. I tak, między innymi, jeśli chodzi o szkołę numer 3, tam wniosek miał pan dyrektor tylko jeden i dotyczył on zabezpieczenia środków, po pierwsze, na wyposażenie sali fizyczno-chemicznej, 84 tysiące złotych, i to zostało już wpisane w projekcie budżetu. Drugi wniosek dotyczył zabezpieczenia środków na wykonanie remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na salę lekcyjną dla klasy 8 i to tam około 42 tysięcy złotych było wnioskowane i to zostało już na etapie projektu budżetu uwzględnione w budżecie na przyszły rok. We wnioskach przedszkola wnioski pani dyrektor, które były wnioskowane, zostały uwzględnione w 100%, plus dodatkowo została zabezpieczona kwota na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku przedszkola z uwzględnieniem tych wymogów nałożonych decyzjami Państwowej Straży Pożarnej w związku z inspekcją, jaka tam była w 2016 roku. Jeśli chodzi o szkołę numer 1, tutaj nie wszystkie wnioski były złożone, uwzględnione, ponieważ zakres złożonych wniosków, które pani dyrektor złożyła, był no, bardzo szeroki. Jeśli chodzi o wnioski do projektu budżetu, to docieplenie dachu, sala sportowa, taki był wniosek dyrektor. W tym roku została zrobiona dokumentacja projektowa na wykonanie termomodernizacji całego hali sportowej budynku przy szkole podstawowej numer 1, ale z uwagi na fakt, że w lutym przyszłego roku będzie możliwość składania wniosków i ubiegania się o środki z Ministerstwa bodajże Środowiska na dofinansowanie tego zadania, to w pierwszej kolejności będziemy startować właśnie o te środki zewnętrzne do Ministerstwa w oparciu o tą dokumentację sporządzoną w tym roku i dlatego to zadanie zostało na ten moment nieuwzględnione w projekcie budżetu na rok 2018. Został złożony też wniosek na wykonanie remont bramy wjazdowej od strony ulicy Jedlicy. Ten wniosek nie został uwzględniony. Nie został też uwzględniony wniosek na wykonanie części ogrodzenia przy szkole numer 1. Natomiast został ujęty wniosek dotyczący wymiany okien w budynku pierwszym na kwotę 35 tysięcy złotych. Został uwzględniony wniosek pani dyrektor dotyczący remontu 3 pomieszczeń sanitarnych w budynku pierwszym na kwotę 35 tysięcy złotych. My wcześniej tego nie widzieli. Uwzględniono również remont i adaptacja 3 sal lekcyjnych na gabinety i pracownie na 7,5 tysiąca złotych, plus takie remonty typu jakieś naprawy serwisowe sprzętów, tak? Nie został uwzględniony wniosek na remont kuchni szkolnej etap pierwszy, ale tutaj po rozmowie z panią kierownik referatu spraw obywatelskich zwróciła uwagę na fakt, że
toczą się prace w Ministerstwie Edukacji, aby obowiązkiem było prowadzenie świetlicy, stołówki szkolnej przy szkołach podstawowych i jeśli faktycznie doszłoby to do skutku, to najprawdopodobniej będą na to środki przeznaczone w rezerwie 0,4% rezerwy subwencji oświatowej i wtedy też będziemy się dodatkowo jakby ubiegać już poza budżetem o te środki. Tak, jeżeli chodzi o plan zespołu szkół ogólnokształcących, tutaj to no, niestety nie mamy możliwości, tak, żeby spełnić wszystkie wnioski, które były złożone do projektu budżetu, bo wnioski były takie, budowa wojska sportowego przy zespole szkół 626 tysięcy złotych, wykonanie ogrodzenia części boiska sportowego górnego 16 tysięcy złotych, czyli to pierwotnie nie było ujęte, ale później wiem, że tutaj pani zastępca dyrektora, za chwilę pani dyrektor zgłaszała, że to byłoby pilne do wykonania w przyszłym roku i to zostało wprowadzone teraz tutaj w formie autopoprawki. Był wniosek na rozbudowę monitoringu zewnętrznego i on nie został uwzględniony. Z wniosków dotyczących dalszych prac w budynku ZSO był wniosek na termomodernizację budynku 926 tysięcy złotych i tutaj taka sama sytuacja jak ze szkole numer 1. Zabezpieczyliśmy środki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej, bo ta dokumentacja, którą ma szkoła, jest już leciwa, tak, i wymaga przejrzenia i tak samo zaraz w pierwszej kolejności tutaj, jeżeli budżet zostanie uchwalony, zwrócimy się do pani dyrektor, żeby w pierwszej kolejności wykonała aktualizację tej dokumentacji, tak, bo w terminie do końca lutego była gotowa i byśmy mogli tak samo jak szkołę numer 1 ubiegać się o te środki dodatkowe. Zabezpieczone środki na wymianę wykładzie podłogowych w dwóch salach lekcyjnych 16 100 zł, malowanie trzech sal lekcyjnych, części korytarza 25 tysięcy złotych. Także no, część tych zadań i wniosków w jednostkach oświatowych była już uwzględniona wcześniej. Gdzie jest te 35 tysięcy na drogę toalety? Na te toalety, bo myśmy znaczy w tym takim zbiorczym tutaj to tak będzie, nie będzie to tak bardzo widoczne. Bo szkoła numer 1 ma tylko na okna. Bo oni mają w paragrafie 40 czy 40 z uwagi na to, że to jest budynek zabytkowy, wszystkie prace, jakie tam są wykonywane, są traktowane jako remonty podniesione, jako te remonty. 500, tak, zbiorczo. Zbiorczo, tak. Tak, to ale 35 i adaptacja tych gabinetów lekcyjnych i pomieszczeń sanitarnych. To dobrze, to już teraz wiem. Tylko na te piwnice widziałam. Dobrze, żeby nie znaleźć. A tutaj, żeby mnie na okiem jak najbardziej wpisuje się jako działanie termomodernizacyjne, to wpisaliśmy to jako modernizację, czyli zadanie inwestycyjne. Dobrze. Tak, to na razie. Tak. Proszę. Tu w tej uchwale jest napisane tak, w rozdziale 75023 Urzędu Gminy. Wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w kwocie na wartość powyższą składają się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 2794. A w tej pierwotnej wersji, któreśmy dostali, tu jest napisane wynagrodzenia osobowe pracowników 2 144 837. Bo to są wynagrodzenia i pochodne 2 794 072.
Tak? Na to się składają same wynagrodzenia pracowników, czyli 2 miliony 144 plus dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami 170 tysięcy plus wynagrodzenie agencyjne, prowizyjne dla pracownika, który pobiera opłaty 3400 zł, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy i wynagrodzenia osobowe. I chciałem się jeszcze zapytać, czy w porównaniu do poprzedniego roku i do poprzedniej uchwały, czy nastąpił wzrost wynagrodzeń? Znaczy poziom wynagrodzeń jest mniej więcej na tym samym poziomie. Nie mam tu ze sobą tych tabelek z poprzedniego, zestawień z poprzedniego okresu, ale tutaj, jeżeli któryś z Państwa ma materiały, które były na Komisję Budżetu przekazywane, tam były też takie tabelki. To będzie można zobaczyć, czy to z Państwa. Ja mogę zejść. Tak, bo to jest to, żeby to dostali. Pierwszy, tak. Znaczy w poprzednim projekcie. O to chodzi, o tą różnicę. Masz poprzedni? W poprzednim projekcie, który był złożony 1 grudnia, tak jak Pan pytał, jest dokładnie to samo. 2 794 072 i w tym projekcie, który wpłynął dzisiaj jako już projekt na uchwały na najbliższą sesję, też jest 2 794 072. Także tu się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o wynagrodzenia i pochodne. Tylko tak jak mówię, to nie jest tylko paragraf 41, czyli same wynagrodzenia brutto, tylko także paragraf 44, czyli tak zwane trzynastki, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenia bezosobowe. Czyli ja rozumiem, że jeżeli jest na podobnym poziomie, to znaczy, to jeżeli, nie jest taki sam, tylko się zmienił. Znaczy, no, nie chcę Panu teraz z głowy mówić, jaki jest poziom wynagrodzeń dokładnie w tym samym rozdziale. Jeżeli Pan mi da minutkę, to jestem w stanie za sekundę Panu to powiedzieć. Dobrze. Tak? 5 minut przerwy. Dwa miliony 769 719. A tu jest 2794. Co? Ale Pan chodzi o tą różnicę, muszą być zabezpieczone środki na przykład na podwyżkę stażowego, bo pracownikom dobiega staż, prawda? Co roku mają wypłaty zgodnie z przepisami stażowego. Każdy rok kolejny, że to jest to większy. Tak, ja tylko, tu tak. Przeczytuję, co tutaj pisze. Tak. Ja z jednego nie, no okay, bo, a nigdzie nie piszą o żadnym stażowym. Tutaj. No ale to nie, bo to nie jest, ja Panu tłumaczę, przecież tego się nie pisze w uchwale budżetowej. Ja mówię, z czego wynikać może różnica niewielka. Tylko i wyłącznie zobowiązujący przepisów prawa. Są dodatki, które mamy obowiązek naliczać do wynagrodzeń. Dodatkowo od przyszłego roku zmienia się ustawa o pracownikach samorządowych, gdzie są inaczej liczone dodatki już nie procentowo, a kwotowo, tak? Tak. Od określonych wielkości i jej został zabezpieczony też środki na, no, na zabezpieczenie tej regulacji wynikającej z przepisów. Ja powiem, dlaczego ja się pytam, bo ja chciałbym... Tylko i wyłącznie. Ale moje Pani, ja dlatego się pytam, bo chciałbym to zrozumieć. Prawda? Bo będę podnosił rękę, żeby później... Okej. Dlatego Panu mówię, mówię, że jest różnica, a tu jest napisane 2700, Pani mówi, że jest mniej. Nie, powiedziałam, że jest nie. Powiedziała Pani Agatka, że na ten moment wykonanie budżetu na grudzień 2017 rok jest kwota 2 zbliżona wielkość 760, nie pamiętam. 2760. Na ten moment. Rozumiem. Czy jakieś pytania? Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2018 rok? Kto jest za? 4. Kto jest przeciw? 1 przeciw, 4 za i kto się wstrzymał? I 2 osoby się wstrzymały. Uchwała została zaopiniowana pozytywnie. Przechodzimy do opiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej? 4 za, kto jest przeciw? 1 przeciw, kto się wstrzymał? 2 wstrzymujący. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Chciałam przypomnieć od komisji, czy wracając jeszcze do spraw różnych, w sprawach różnych, ktoś ma jakieś pytanie przed panem skarbnikiem, czy panem burmistrzem? Ja chciałam spytać o pan Matej, czy te 720 to jest pierwszy etap? Tak, to jest tylko ten etap, o którym państwo wcześniej rozmawiali, czyli budowa, przebudowa chodników od skrzyżowania z 1 maja, tak, od ronda tego tak zwanego naszego przy kościele, do skrzyżowania z ulicą Bielarską i później ulica Bielarska do wiaduktu. Aha, są te chodniki. Tak, chodniki, a z tym, że Bielarska to też jest przebudowa jezdni. Aha, to, że tam poszerzenie jest nie rozumiem. Bo... Tyle, na ile to możliwe. Wszystko? To zamykam posiedzenie Komisji Budżetu, Planowania i Finansów.